Relację oglądacie dzięki firmie Łabimex z Buczu w Wielkopolsce, wiodącemu producentowi przetworów z pieczarek, dań gotowych oraz soków warzywnych i owocowych. Jestem wzruszony i wywalony, niespodzianka niesamowita, bo przecież tak mnie wykiwali. Tu nawet byłem i nie wiedziałem, że tu będzie spotkanie, bo cały czas myślałem, że u kucharzaka, nie? W kawiarni. Dycha mi brakuje do setek. A to była taka niespodzianka. Muszę powiedzieć, że ustaliłem to wspólnie z rodziną, aby taką niespodziankę sprawić panu Stanisławowi. Na początku miało być to mniejsze grono, później pomyślałem sobie, że warto poinformować te środowiska i te osoby, które na pewno tu przyjdą. No i rzeczywiście grono powiększyło się. Nie wiem, tak jakoś Bozia dała to zdrowie i to, tak na przestrzeni tego widzę, że wszystkiego trzeba umiar mieć, do wszystkiego, nie? Do jedzenia to jest bardzo ważne, jedzenie jest bardzo ważne. Skromnie trzeba jeść i ja na przykład nie używam żadnych południowych owoców. Kompletnie. Cytryna. Jedna, jedyna cytryna. A tak banany i tego, wszystkie południowe, żadnych nie używam, nie? Ja teraz sobie przecież i sam gotuję i tego i o dziwo smakuje mi to, co robię. Stanisław opowiedział nam po raz kolejny ciekawe historie o leszczyńskim klubie, o jego karierze. Ja jestem dumny, że mamy takiego leszczynianina, taką osobę, która jest ikoną leszczyńskiego speedwaya, zwłaszcza to, co podkreśla pan Stanisław, był wielkim przyjacielem wspaniałego człowieka Alfreda Smoczyły. Tak myślę, i tu wczoraj z kimś rozmawiałem i mówię, wiecie co, tak myślę, że ma dużo, że człowiek w zdrowiu żyje i tego to chyba mam mamie mojej do zawdzięczenia, nie? A czemu mamie? No bo słuchaj, przed wojną, czasem wojny, ja nic innego nie piłem, tylko zioła, które mama zbierała. Jeszcze lat, na pewno dużo zdrowia, a jak sami widzimy, pan Stanisław jest w bardzo dobrej kondycji i fizycznej, potrafi naprawdę, ma niesamowitą pamięć i potrafi naprawdę przypomnieć nam wszystkim wiele ciekawych wątków historycznych związanych z klubem, z jego karierą, nie tylko zawodniczą, ale także mechanika, bo dzisiaj otrzymałem także wspaniały prezent, który przekażemy do przyszłego Muzeum Speedwaya. Jest to walizka, która została przekazana panu Stanisławowi Przybylskiemu, wtedy pełnił funkcję mechanika, także nagrody otrzymywali nie tylko zawodnicy, ale także byli doceniani mechanicy. Wywalony byłem, bo przecież tyle tego, że ogrom, nie? Nawet tu prezydent mi znaczek jakiś przydani, jeszcze go nie widziałem nawet, nie? Także że jestem zaszokowany, jeszcze mi się ręce jeszcze trzęsą i ten, bo przecież gdzie